Słuchajcie, ja mam chyba jakiegoś pecha. Począwszy wtedy, jak mi się zepsuł komputer. Aż do teraz. Chyba mnie to prześladuje. Pamiętacie, jak zepsuł mi się komputer? Zaraz poopowiadam, co się wydarzyło wczoraj. Napiszcie, jak wam mija wieczór. Jutro w sumie jest wolne. Jeszcze raz niech sobie to przeleci, a co tam? Poczytam akurat, co macie fajnego do powiedzenia. Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. I dajcie znać w ogóle jak... O, Sami, weź napisz, proszę cię, jak dźwięk teraz w stosunku do tego, co ja mówię. Bo jestem ciekawa. Akurat jest podgląd filmu, więc tymczasem w Westbrook powinno być tak, wiesz, żeby mnie też, żebym mnie nie przegłuszał tak naprawdę, bo później się to nie fajnie ogląda. Nie mówmy o pacyfice, co? Bardzo dobrze, ok. Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Spację. A teraz mam wrażenie, że jest trochę za głośno. Dobra, ja sobie tutaj poszperam w grafice. A wy dajcie znać, jak wam mija wieczór. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, z czym się to je, z czym się to je, jeżeli chodzi o cyberpunka. Dlatego, że nigdy w tego typu gry nie grałam. Nie lubię strzelanek, ale w ogóle chciałabym podziękować za tą grę, ponieważ otrzymałam ją już jakiś czas temu od Little Greya, od Grzesia. Litek, bardzo ci dziękuję. Nie macie, co prawda, widzę na live'ie, ale ten live jest spontaniczny, więc ja go nie zapowiadałam. Ten live miał i najbliższe live miały się w ogóle nie odbyć. Zaraz wam opowiem, co się stało. W każdym bądź razie dziękuję Litkowi za tą grę. I myślałam, że zrobię z tego serię, ale w sumie rzeczy mój syn ostatnio ogrywał i chyba w sumie 3 czy 4 zakończenia odkrył. No i stwierdził, że no bardzo by chciał zobaczyć, jak grałam w to na żywo i chętnie by pooglądał. Nosferatu, witam cię bardzo serdecznie. No. Bo moje oczy widzą. Kogo moje oczy widzą? No i moi drodzy, już wam opowiadam, co się wydarzyło takiego, tylko jeszcze muszę to przyciszyć raz, bo mnie to irytuje w trakcie opowiadania. Słuchajcie, hejka Kalisia, witam cię serdecznie. Do dolorze ja akurat leżałam sobie, oglądałam custom Shellbridge Murder Mystery. Oj, bardzo fajny custom, bardzo fajny, jest taki inny. Momentami pamiętam, że nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Jeżeli chodzi o te itranie się przed strażnikami. W każdym bądź razie. No i kochani, tak. Co się stało? Pamiętacie akcję z zepsutym komputerem? Komputer jest nowy. W dużej części mierzę dzięki wam. W każdym bądź razie. Cały komputer został wymieniony, dyski pokupowane, ale z poprzedniego komputera, jak wtedy on się spalił, to zostały w sumie dyski. I tak się cieszyłam, bo myślałam, że poszło się wszystko walić, że one działają. Dobry wieczór, syn. No i, i one działały, cały czas działały, słuchajcie, aż do wczoraj. To jest największy dysk, który posiadałam, czyli 1 tera wewnętrzny. I wczoraj no poszalałam trochę, bo mam końcówkę urlopu i nagrałam sobie do końca już Tormented Souls, taką serię, którą dla was nagrywam. Ja nagrałam w sumie 5 odcinków. No i wyobraźcie sobie, że w trakcie renderu tych odcinków, w sumie tego pierwszego odcinka, który nagrałam, jednych z tych 5 pierwszych odcinek, które nagrałam, renderowałam, po prostu wszystko stanęło w miejscu. Jakby nie będę już opowiadać po kolei, jak dochodziłam do tego, co się stało. Komp nie chciał mi już w ogóle odpalić.
Dodam, że na tym dysku nie ma systemu, nie jest postawiony system na tym dysku, ale on jest tak zepsuty, że niestety okazuje się, że z nim podłączonym nie ma możliwości w ogóle kompa odpalić. Więc gram teraz, robię live'a przy wyłączonym tym dysku. Ale do czego zmierzam? Najgorsze jest, kochani, to. Nie to, bo ja sobie pójdę do sklepu, ja sobie kupię drugi dysk. To nie jest problem. Problemem jest to, że na tym dysku jest wszystko. Są wszystkie moje filmy. Owszem, ja mam dysk zewnętrzny, na którym robię kopie zapasowe. Ale posłuchajcie, nie da się zrobić takiej ilości, znaczy nie da się. Może i się da, ale no nie mam takiej aż tyle miejsca na dysku zewnętrznym, żebym mogła zrobić tyle kopii zapasowych, tylu plików. Słuchajcie, zdjęcia z całego mojego życia, łącznie od Samuela urodzin, poszły się po prostu walić. Znaczy ja nie dopuszczę do tego, ale ja nie mam możliwości tego zgrania. Po prostu nie da się odpalić kompa z tym dyskiem, bo on po prostu, on nie chodzi. Więc będę musiała go oddać do jakiejś firmy. Tam są wszystkie moje, Boże, nawet nie chcę myśleć, do customów, jakieś miniaturki, rendery, intra, zwiastuny. Tam jest wszystko, co YouTube'owe i wszystko, co zdjęciowe. Moja kolorowanka, tam jest po prostu wszystko, słuchajta. Tam jest wszystko. Ja od bardzo dawna nie robiłam już tam zapisów, bo mój zewnętrzny dysk, na którym trzymam kopie zapasowe, był już zapchany. Zapchany jest dlaczego? Nie dlatego, że go nie czyszczę, tylko nagrywam bardzo dużo. Robię bardzo dużo filmów na zapas. Ja już mam filmy, słuchajcie, ponagrywane do maja. I ja te filmy do maja, nie wszystkie oczywiście, mam wrzucone na tym dysku zewnętrznym. Ale gro filmów, które mam i chociażby to, co wczoraj nagrywałam, było na tym dysku niestety, który mi padł. No właśnie, Kalisia, no właśnie, już szukałam. Oczywiście najpierw będę próbowała jeszcze swoją jedną metodę sprawdzić, bo... Komp się uruchamia, dzisiaj próbowałam czekać do oporu. Komp się uruchamia z tym dyskiem, słuchaj, po 20 minutach. Komp widzi ten dysk, ale nie mogę na niego wejść. No, przypuszczam, że tam jest napieprzonych pewnie bad sektorów, tyle, że to jest hit. Natomiast będę chciała jeszcze spróbować tak. Kupię sobie przejściówkę USB i spróbuję podłączyć ten dysk, żeby on jakby nie mulił systemu, on go nie zagłuszał w żaden sposób. I podłączę sobie go poprzez przejściówkę, zrobię z niego jakby dysk zewnętrzny. Jeżeli to nie da rady i nie będę mogła zrzucić sobie tych wszystkich moich najważniejszych w życiu danych, a najbardziej te zdjęcia, słuchajcie, tam jest 100 giga zdjęć i około 300 giga materiału YouTube'owego. No, wszystko. Także no, dysk ma w sumie 1 tera, na reszcie mi nie zależy, mam to gdzieś, niech się idzie walić, ale te 400 giga ja je muszę odzyskać. Więc jeżeli ja nie da rady podłączyć tego poprzez przejściówkę USB, żeby zrobić to na własną rękę, bo to nie jest nic ryzykownego absolutnie i nie uda mi się, no to niestety będę musiała oddać do firmy. Także mam nadzieję tylko, że no niestety to jest bardzo kosztowne. To co, zaczynamy? Bo tu chyba trzeba będzie jakąś postać tworzyć. No ja już powiedziałam mojemu synowi, że ja na pewno na trudnym grać nie będę, dlatego że ja kompletnie nie czuję strzelanek, w ogóle ani w ogóle, więc ja sobie tutaj nie poradzę, to jest raczej dla fanów, chcę sobie pograć i no i no mówię, chciałam zrobić też z tego serię, zrobiłam przepiękną miniaturkę, która niestety też jest na tym dysku, ale chyba ją kiedyś Litkowi wysłałam, więc może gdzieś wygrzebię ją z archiwum naszych rozmów prywatnych. Więc może, może gdzieś w Messengerze, w telefonie znajdę. Jak znajdę, to poleci fajnie na kanał. No i teraz tak mamy. Łatwe to rozwiązanie tych graczy, którzy chcieliby jedynie skupić się na fabule. Walka nie będzie stanowić wyzwania. No dobra, nie przesadzajmy. Nie gram od dziś. Na tym poziomie przeciwnicy korzystają z wszelkich możliwości, by pokonać V. Nie wiem, żeby mnie maściła, jak się czyta to V. A walka z nim stanie się wyzwaniem, jeśli ich poziom będzie przewyższał poziom V. Sami. No ja przeszedłem 4 razy na bardzo trudnym, więc nie wiem, w czym problem. W tym, że ja się nie widzę w tych grach. Tutaj wyzwania, to więc nie. Normalne. No to grajmy na bardzo trudnym. Nie, nie, Adrian, nie, kompletnie nie. Nie, bo ta gra jest cholernie długa. V, okej, okay, dzięki. Ta gra jest cholernie ponoć długa. To ma być fan wspólny, pogadanki, ewentualne strzelanki. Fabułę będziemy tutaj kręcić. Jeżeli nam wpadnie w oko jakieś zadanie poboczne, to je zrobimy, ale specjalnie ich szukać nie będę. Określ przeszłość V. Od tego wyboru będą zależały niektóre wydarzenia i opcje dialogowe w grze.
Wędrówki po bezdrożach, podoba mi się to. Buszowanie po złomowiskach, najazdy na zbiorniki paliw. Życie w drodze nie jest łatwe, ale dorastanie w rodzinie nomadów ma swoje plusy. Uczciwość, lojalność i wolność. Night City to rzadko spotykany towar, którego nie da się kupić za pieniądze. Podoba mi się ten opis. Nomada, punk. Może, mawiają, że aby zrozumieć ulicę, musisz tam żyć. Gangi, fiksery, lalki i dealerzy. To oni cię wychowali, tutaj jedynym prawem jest prawo silniejszego, a ty żyjesz z łamania prawa. Trudno opuścić świat korporacji i zachować życie, a jeszcze trudniej duszę. To był twój świat. Naginanie reguł, wykorzystywanie sekretów i informacji. Nie ma czegoś takiego jak uczciwa walka, są tylko zwycięzcy i przegrani. Akurat z tym zdaniem się zgodzę, bo w życiu niestety tak jest, że nie ma czegoś takiego jak uczciwa walka. Dzisiaj, żeby do czegoś dojść, trzeba być po prostu bardzo nieuczciwym, dlatego nie doszłam do niczego. Ale zgadzam się niestety, to jest prawda. Są albo zwycięzcy, albo przegrani i bardzo podoba mi się ten opis, ale klimat tego do mnie nie pasuje ogólnie rzecz biorąc i bardzo mi się podoba to, więc wybieram nomadę. Marta lurkuje, dobrze, słońce. Który ar? A to jeszcze sporo przed tobą, ja mam 50 rel. A to ja, Samuel, ty też grasz w Genshin? Boże, nawet ja o tym nie wiem, no hit. Można grać nomadem, punkiem, a trzecie przeczytałam karp zamiast korp, grać karpiem. Też mogłoby być. No słuchajcie, więc tak, bardzo chciałam grać facetem. Generalnie uwielbiam grać babkami, ale cały cyberpunk, który był reklamowany, bardzo mi się z tym głównym bohaterem kojarzył. Ale że moja miniaturka jest po prostu wyczepista. No więc stwierdziłam, że muszę sobie zrobić laskę. I oczywiście jest nałożona cenzura, żebyśmy mogli sobie tutaj spokojnie grać, żeby cycków, cyculków, psiutulków, dupulków nie było widać. Dobra, teraz tak, przedefiniowane, czyli jakieś takie gotowe, rozumiem, tak? To się roz... Nie mogę tą postacią obracać? Mogę, ku. Kurde, no naprawdę muszę jeszcze... Dobra, nie będzie ta inteligencja. Najwyżej sobie nie poradzimy z zagadkami. No. Dramat. No. Nomada, wędrówki po bezdrożach, bla, bla, bla. Dobra, potwierdzamy to. Pół godziny zajęło nam tworzenie postaci. Hit. Nie mam systemu, ale nie mogę odpalić z komputera z tym dyskiem. Kiedy ten dysk jest podłączony, nie mogę odpalić w ogóle komputera. Zepsuło się w nim coś takiego, co blokuje mi uruchomienie kompa, pomimo że na nim nie ma systemu. Tam mi znajomy, który się na tym z nami to tłumaczył i faktycznie odpiłam wtyczkę i dzięki temu mogłam uruchomić kompa. Nie pomógłby ten program, bo dysk w ogóle nie czyta. Ja nie mam jak tego zgrać, więc będę musiała oddać do firmy. Ale jeszcze spróbuję ten dysk podłączyć jako zewnętrzny, tylko muszę kupić przejściówkę USB. Czemu to jest takie pikselaste? To takie ma być? Czemu to jest taka pikseloza? A nie, nie jest. Okej, okay, myślałam. To w tym lustrze tak jest. Zerwij naszywkę. Ale mam fajne te pazurki, podobają mi się. Moduł elektrosprzęgła. Jak przyjechałam, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Czy te dialogi nie są za głośne? Pierwszy raz w Night City. Dzięki samouczkom zapoznasz się z podstawowymi mechanikami gry. Jeśli jesteś już doświadczoną edgerunnerką, możesz włączyć podpowiedzi. Nie, nie jestem. Kontynuuj. Widocznie się pomyliłem, okej?
Zawsze możesz poszukać innego warsztatu. Na pewno nie przygłuszają dialogi. Samotna nomadka kręci się w pobliżu granicy. Samotna nomadka? Patrzcie, nie mam już teraz... Aha, bo lustra są takim jakby wyświetlaczem. Boże. Okej. Okay. Jak to się zbiera? Weź F. Okej. Okay. Nie wiem nawet, co to było, ale okej. Okay. Też jest. Wojna unifikacyjna dla imbecyli? Przeczytaj to. Nie będziemy tracić na to czasu, ale niech będzie, że to przeczytała. Jancze, Pamelo, wypij. Nie chcę, weź to. Nie będę nic piła, jak nie wiem, co to jest. Że będę chodziła na pruta, albo nie daj Boże, będę jeździć po pijaku. Hej, ty tam, do ciebie mówię. No co? No ale nie mogę cię kliknąć. To co? Mechanik, sprawdź silnik, o czym się sama to zrobię. Dam tyle, na ile się umawialiśmy. O Boże, a mogę to zrobić sama? Nadużywasz mojej cierpliwości. Jak mam wybrać... Jak mam wybrać tą drugą opcję? A tak, dobra. Nie mam całego dnia, wiesz? Okej. Okay. Dobra, odsuń się. Co? Mam. Co chcesz zrobić? Masz odbicia gorszej jakości, podłącz dysk jako zewnętrzny. Ewentualnie możesz podłączyć dysk w trakcie działania systemu i zobaczysz, czy jesteś w stanie go w ogóle otworzyć. Jestem w stanie go odtworzyć. Otwiera go, jeżeli jest podłączony w trakcie systemu, bo dzisiaj próbowałam odpalić kompas tym z dyskiem. Trwało to ponad 20 minut, ale otwieram ten dysk, ale nie mogę już nic zgrać. Więc jest kiepsko. Tylko kwestia podłączenia pod przejściówkę. Nie mam całego dnia, wiesz? Pominę moduł, zepnę na krótko. Tylko to mogę jeszcze zrobić, zanim oddam do firmy, która może mi odzyskać dane. Może się zatrzeć. Czyli przejściówka i podłączyć jako dysk zewnętrzny. Pytał ci ktoś o zdanie? Nie pytałam cię o zdanie. Wsiąść do samochodu. Hej. Dobra. Sprawdźmy, czy chodzi. Mówiłem? Nie. Całkiem nieźle. Pytanie na jak długo? Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Mhm. I co, dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłaś to skleić gumą do rzeczy. Działa, ważne, działa. Że działa. No dokładnie. Moja działcha. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? Dziękuję bardzo, Chucky BDM, za to, że mnie obserwujesz. Nadużywasz mojej cierpliwości. A spadaj. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobro. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klientkę. Przyjechała parę godzin temu. Myślałem, że dała ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Coś mi się tu nie podoba, ten gość. Nie wiesz? Że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi, wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Mój błąd, ale nie planowałam tu postoju. Sprzęgło nawaliło. Ta, zawsze coś nawala. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałaś. Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? Niespecjalnie.
Chyba się nie polubimy. To nomadzki sprzęt? Mogłem się domyślić. Ten pitbull tutaj, czy co to jest, to jest zajebiste. Naprawię go i znikam, nic tu po mnie. To prawda, nic tu po tobie. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Nie ma żadnego klanu, ani żadnego obozu. Jestem tutaj sama. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Słyszałam, że ten stan słynie z gościnności. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy bardzo gościnni. Pod warunkiem, że ktoś umie się zachować. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałam, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Mówiłam ci już, nie szukam kłopotów. To nie szukaj i wyjedź stąd jak najszybciej. Wow. Wow, normalnie jak ten. Jak Forza. Ale czekajcie, źle, już źle pojechałam. Jezu, ale to dziwnie, bo to się z tak myszką tutaj trzeba obracać, ludzie. Ej, to takie GTA trochę. Trochę GTA. Nie mogę sobie tutaj ogarnąć tego. Dziwne jest to skręcanie tą myszką. Znaczy no, obracanie kamerą. My F. Gra jest megaśna. No właśnie, tak syn mnie strasznie namawiał. Boże, ale ja nie przeżyję tego. Słuchajcie, ja te live'y chciałam bardzo robić, takie 3-4 godzinne, ale jak ja widzę to z tych oczu, to już mi jest niedobrze i mój błędnik szaleje. Och. Aha, że kamera ustawi się domyślnie, kumam. Zaraz tam pójdziemy, czekaj. Ja wiem, że to nie jest gra o eksplorowaniu, ale ja tak lubię. Gdzie tu jest jakiś ekwipunek? Up. Escape. Interface. Ooo, inventory. Powiem wam, że podoba mi się ta dziwnia, tylko mogłaby być trochę taka bardziej, o wiecie. Taka, wiecie, cyc tyłek, ale tam chyba chodziło o budowę ciała, tylko że ja tego nie widziałam jej jakby dorzucającej kilogramów. Podoba mi się ta moja dziwnia postać. Budowa ciała. Ej, mogę to zmienić? Nie. O mój Boże, nie. O mój Boże. Jezu, najgorsze coś, czego nie cierpię, czyli rozbudowywanie postaci. Ludzie, jestem na to zatępa, a ja dałam jej inteligencję na wysokim poziomie. O, mogę jeszcze tutaj chyba wejść. Można tu po drabince? To jest TR, czy nie? O, można! Ja też się z tym męczę. Ooo. Czekaj, czekaj, bo tutaj widzę, że... Aha, to po prostu obchodzę sobie dookoła. Dobra, walić to. A, czyli mam taki sprint też jak w TR-ze. Będę tutaj do TR-a jakieś takie...
Pryc można ustawić, jak cenzury nie masz. Nie ma to nic związanego z budową ciała. A. No ale niestety muszę mieć cenzurę, bo mi to nie przejdzie na YouTubie. Wiem, że tu można. Widzę, ale chcę zobaczyć, czy może tu coś nie leży. Jakiś artefakt na przykład. Aha, jeszcze skok, zeskok, sprint. No sprint to wyhaczyłam. To takie intuicyjne, jak w innych grach widzę. Dobra. Otwórzmy to. Widzę, że przez to, że nasza bohaterka jest inteligentna, ogarnia. Inteligentna. Halo. Te pazury mi się mega podobają. Odbiór. O, jesteś. Willie McCoy. Dobrze cię słyszeć. Chciałbym móc powiedzieć to samo. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odeszłaś z rodziny nomadzkiej i nie mogę ci już więcej pomagać. Nie wiedziałam, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. Czyli co, jak nomadzi się odłączają od swoich, tak? To są wyklęci, rozumiem. Bo to ich teren. Jakbyś wciąż należała do bankerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. A mnie w psiocha. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Zawsze jak ktoś o kogoś, od kogoś coś chce i proszę, to... Byłaś na miejscu. A czy jak ktoś ode mnie coś prosi, to ja zawsze mówię, żeby mi to było przed ostatni raz. Byłaś na miejscu na czas. Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałam. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić? Mogę. Ostatni raz. Jak on się nazywał? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoją dłużniczką. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie dzwoń więcej. Zawsze wiatr w oczy. No tak. Co tu można ginąć? Mam nadzieję, że to był punkt kontrolny. Jeszcze raz muszę gadać? Nie. Jest duże, słuchajcie, jak sami leje za ścianą. No ale zrobiłam tę kontrolę. To czekajcie. Moment. Tak. Użyj drabiny. Dobra, ja myślałam, że ona sobie sama wejdzie na tą drabinkę. Zdolna. No tak. Istru. No weźcie. Myślałam, że tak jak w Rezydencie. No Leoś albo Claire podchodzi pod drabinkę i po prostu od razu się jej sami czepiają. A ja tu muszę kombinować. No daj ta spokój. To tu się tu nie ma latających Czestmirów? Dlaczego? Głupie. A tu jest może też coś takiego jak jakaś odpowiednia ilość paliwa? Bo nie wiem. No i co, ta kamera się przestawi? Przestawi się, faktycznie masz rację, nie daw. Boże, zajebiście ta gra chodzi. Masakra, podoba mi się to. Dobra, trzeba się tu rozbrykać trochę, jak to było w różnych wyścigach tego typu. Można spotkać jakieś inne auta po drodze. Mogę skasować to auto. Znaczy ja nie chcę, ale wiecie. Również nie było. Matko, te mapy są tak wielkie. Podoba mi się. Ta jazda chyba jest najlepsza z tego wszystkiego. Wiecie co? Nie podoba mi się to miejsce. Weź sobie ustaw auto jakby po prostu do ucieczki. już ją zabijać chcę. Hit, nie? Jak nasz stary Polonez. No tak trochę wygląda jak nasz stary Polonez, dosłownie. Niby wysoki poziom inteligencji, ale drabinki się sama nie chwyci. No właśnie, ja tego nie rozumiem.
Kropkę sobie włącz, jak będziesz mieć problemy z głową. A to w życiu też tak działa? Codziennie bym kropkę włączała. Może naprawimy komuś auto? Może nas nie zabije przy okazji? Będziemy chcieli wejść do środka. Najpierw go oskubiemy ze wszystkiego tego kogoś. A dopiero później wejdziemy do środka. Bo coś tak czuję, że tu będzie źle. Albo i nie. Ha, już myślałem, że tutaj zakwitnę. Ciebie to chyba kojarzę z jakichś zwiastunów. To chyba z tobą jest wszystko okej, co? Najpierw cię poczekaj, nie patrz. Odwróć się. Mogę to zabrać? Amunicja. Nie mogę już więcej. Przeczytaj. Broń, szanuj swój klan, swoją rodzinę. Jesteś wart tyle, ile twoje słowa. Dziel się resztą klanu. Szanuj prywatność i dobrobyt swojego klanu. Nigdy nie narażaj klanu na kłopoty. Zawsze pobieraj uczciwą zapłatę za swoją pracę. Nowy kodeks. Chroń swoją rodzinę i klan. W tej kolejności. Nie okradaj nikogo ze swojego klanu. Nie zachowuj dla siebie niczego, co mogłoby przysłużyć się innym członkom klanu. Okej. Okay. Dobra, w sumie to oszwabiłam cię już. O nie, jeszcze nie. Taki, ty jesteś... To ciebie szukam. O, chyba ciebie. To ciebie szukam. A ty to? Jestem Jackie Wells. Podobasz mi się? Lee. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam, skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Nie okradaj, już za późno. Zacznijmy od ciebie. Człowiek z zasadami? Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, Chica. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Nie racja. Jestem z Night City, a konkretnie z Haywood. Nigdy nie byłam w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Haywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Widzę, że się dogadamy. Ja też tak sądzę. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Nie ja. Dlatego ja też nie wiem. Nie wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, to mamy się w ogóle jej to narracji. Komuś jest taki, jakby w ogóle miał wszystko motyla. W dupie i generalnie tak. Niczym się nie przejmowała. Szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. Awewo. Aloha, uiloha. Popatrzę sobie na ciebie, bo fajny jesteś. Podobasz mi się. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłam. Nie chciałem sterczeć na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. Ta. Ciężkie. To co, jedziemy? Jadziem. Musisz przyzwyczaić trochę do tego sterowania. Masz dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałam się upewnić. Słuchaj, Chica. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Słuchaj. Na pewno przenosiłaś już kiedyś... Na Kalisze, ja wszystko wie, gdzie A ja co? Patrzę. Denerwujesz się? Ja? Skąd? Mamy na bramki? Bo ja nie mam. Trochę.
mamy na bramki. Aha. Widzę przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. Ktoś czuje, że tu się coś odpieprzy. Dobra. Ja będę mówić. No i co teraz? Aha, tamten musi odjechać. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. Coś czuję, że tu się coś odpieprzy. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Ależ masz przemiły głos. Ja też mam złe przeczucie. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Trzymaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A... Można być z nim w związku, Fejrze? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Zaczyna się. Chingala madre. Co teraz? Nada. Masz pieniądze na łapówkę? Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale... Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, markuję, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kredyt chip z łapówką? Mam. Zapomniałem o nim. Jasne. Zapomniałeś. Dobra, zaświeć cycem. Chyba, że będę pan nie lubi kobiet. Chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. Mamy czy nie? Że nie mam żadnej broni. Mam broń? Okej. Okay. Serio? Boże, jaka giwera! Ja jej nie czułam! A teraz do pokoju numer 2. Ja jej nie czułam w ogóle. Już ze mną jest bardzo źle. Locha. Pokój numer 2. Proszę siadać. Nie wiem, czy chcę, chłopie. Dokumenty. Znam zasady. Wszystko jest w papierach. Zaraz zobaczymy, czy jest, czy nie ma. No co ci nie pasuje? Faktura papieru? Wszystko jest tam napisane. Ale ma, słuchajcie, ślipia. Wszystko? Jeżeli coś jest nie tak, to wystarczy powiedzieć. Na pewno jakoś to załatwimy. Jeszcze nic nie powiedziałem. Pytanie brzmi, czy powinienem uznać, że coś jest nie tak? Czemu ja muszę od razu z łapówką? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? To nie twoja sprawa. Tak ci się wydaje? Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Miałam, powiem tak. Drżał mi palec, ażeby kliknąć wzajemnie. Nie zapomnij swoich rzeczy. No tak, spluwę wezmę. Już teraz na pewno będę wiedziała, że ona tam jest. Poproszę. Uważaj na tę zabawkę. No. Miłego pobytu w Night City. Teraz już wiem, że ją mam przynajmniej. Bajkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobisz? Młode to i naiwne. I co tam było? Błoto. Aha, teraz już nie będę kierować? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. Ale ja chcę jechać. Podoba mi się. Chyba najbardziej mi się podoba sterowanie tym autem. No weź, to jest moje auto. Czemu ty kierujesz? Oddaj. Daj trochę.
Dobra, popatrzymy sobie przynajmniej na niego. No to mów, co tam się stało. Powiedzmy, że po prostu mam złe przeczucia. Często tak masz? Mhm. Rzadko. Myślisz, że będą kłopoty? Będą. Jedź, Jackie, po prostu jedź. Będą nas ścigać. Mówię wam. Ktoś jedzie w naszą stronę. Mówiłam. Nie wygląda to dobrze. Mówiłam. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Wiejemy stąd. Robi się. Dobrze, że to nie ja steruję. Teraz to już się cieszę, że to nie ja. Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd! Naciśnij pojazd walka. Aha, czyli są jeszcze walki w aucie. Naciśnij alt, aby wydobyć broń. Rozumiem, o Boże, tyle klawiszy. Naciśnij dwukrotnie alt, aby schować broń i wrócić na siedzenie. Za dużo. Jeśli jesteś pasażerem i wyciągniesz broń, możesz wychylić się przez okno i korzystać z tego aktualnego wyposażenia arsenału. Aby oddać strzał, naciśnij za dużo informacji. Ja wybrałam, że jestem inteligentna. Czyli alt i strzelam, chowam się, dwa razy alt. Chyba ogarnę. Aha, ale za siebie to jak? O! A to... Ale ja nie widzę. O! Mój tym leje, słuchajcie. Oj Boże. A jest jakieś przybliżenie? Przeładowanie, weź przeładuj tą broń. A jest przybliżenie, dobra. Okej. Okay. Na zakrętach to tak słabo. Nie no, ja nie trafię ani jednego. Chinga, chinga! Oh. No, chcę dwa razy alt i nie mogę schować, o co chodzi. Ciekniemy im! Przecież trafiam w niego, dlaczego on się nie bawi? No patrzcie, już za dwa razy trafiłam na 10, ale trafiłam. Głupie. Czemu nie mogę się schować? Patrzcie. Dwa razy daję akcja zablokowana. Nie kumam czaczy. W sumie on załatwi sprawę. Czemu miałam tracić amunicję? Nie ma chowania. Chowanie się w aucie to błąd. Błąd cię wprowadzają. A, okej. Okay. No dobra, załaduję już. Ale to ja zaraz skinę, no halo. Ale ja nie trafiłam jeszcze ani razu. Dajcie spokój. Muszę się patrzeć w moje rany. Wiele brakowało. Głupie to. Zgubiliśmy ich. Teraz to już mi się nie podoba. Kurwa. Już ten wskaźnik latał jak nie wiem co. Ja może za 3 razy na 15 albo 20 trafiłam. I oni cały czas żyli. To jest normalne, że kogoś trafiasz w tej grze i on nadal żyje? To miejsce wygląda na opuszczone. Zatrzymamy się. Musimy w normalnych grach tak, ale od tej oczekuję trochę więcej realizmu. Że ktoś dostaje strzała, to chyba powinien... Pichota, la cigara madre! Ale to nie ja kierowałam, więc o coś chodzi. Panie Chica Madre. Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Ja nie wiem, czy tam kogoś trafiłaś, no ja widziałam, kurwa. Tak. Kurwa! Ze trzy razy. A miało pójść gładko, nawet. Może bez dwa. Problemów. Uspokój się, to nigdy się czasami nie zdarza. Pytaj faceta, czy co myślisz, że to twoja zdarza, wina, co? Bo zawsze pomyśli, że tak i odpowiedzenie. Straż graniczna że mamy ich towar. Więc to jest po prostu co to bez za sensu. Układ, którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadzka i miał rację. Jest to wszystko jebał. Czyli tu działa, że jak silnik strzelisz, to wybuchnie auto. Okej, to dobrze wiedzieć. No bo w niektórych grach strzelam w silnik nawet. Ostatnio grałam w Residenta z Torgusem. I mówię, pierwsze co przyszło mi do głowy, to strzelanie w silnik. Ale nie wiedziałam, że tutaj tak zapłacisz mi za przewóz. Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. O Boże, to nie. Jestem goły. I wesoły. Nie mam pokaż. Ci z czego zapłacić. Nie najpierw wiecie. Muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. O, i uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale... Wyszło jak wyszło. Jesteś w porządku. Doceniam szczerość. Dzięki. Hejka, Dawid. To co teraz?
teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. Czyń honory. O kurwa. To skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. Witam, witam. Mm. Syn mnie bardzo do tego przekonywał. W sumie ten iguana. Live dedykuję mojemu synusiowi. To chyba Lek Van Szlachetny. Bo to jest wszystko dzięki niemu. Znasz się na igłę. Lek Van Szlachetny? No. Widziałem o nich program w telewizji. Ten gatunek wyginął 30 lat temu. Tak skaczesz, jak nienormalna. Pochodzi z Antylii. Długą drogę chcę to zobaczyć, ale to tak... Synu. Nie mogę. Dotknij. No, pokaż mi to. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, hey, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniczko. Dobry fikser kotetek. Bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę, masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Czekajcie. Hejka, Beatko, Dawid, tak, zostały już 2 miesiące do rezydenta. Też nie mogę się doczekać. Anonimowy jest. Do czego przekonywać? Ja na końcu prawie łezkę pusiłem, ale jeszcze dużo przed tobą. No ja dopiero zaczęłam, tak. Czemu pytasz? Dobra, nie mam planów. Nie mam żadnych planów. Ostatnie lata spędziłam jeżdżąc pomiędzy Stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Zawsze możemy się lepiej poznać. Się. I będę mieć do Pomogę kogo wracać. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Mhm. Może w Night City znajdziesz nową. Rozumiem. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Oj tak. Chemia Szkoda jest. Byłoby to zmarnować, wspólniczko. Ej! Pieszczo! No, zazdrosny! Zobaczcie! Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Oj, wątków miłosnych to tu nie brakuje, a mnie ten facet interesuje bardzo. Dzień dobry, Night City. Nie nawet gdyby była taka możliwość, to mam cenzurę i nie zobaczę go na. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Dupa. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do widura. A teraz zaczekaj. Kurde, niezłą mamy. Dziwnia. Masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówiło Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto snów. Muszę cię zmartwić, ale Jacek jest zajęty. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy lubię. I oczy otwarte. Czemu A właśnie mam zajęty? Coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebowała przebieżki na sucho. To nie jest rozanek? Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Chcę z tobą postrzelać. Samouczek, pewnie rozgrzewka nie zaszkodzi. No, chcemy se postrzelać. Chcemy? Chcemy? Samouczek? Sami? Ja chyba go potrzebuję, nie? Spróbujmy. Ja go bardzo potrzebuję.
Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nabyte tu umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. Militech nie... Militech nie potrafi szyfrować danych. O. Może ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Szeregowa? Do pierwszego stanowiska. Raz, raz. Laś. Jestem. Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na czemu znowu jestem tak prześwietlona? Teraz mi szlak trafi. Teraz po prostu dostanę kurwicy. Proszę. Dobra. Fokus. Weź. Ale czemu nie mam tego celownika? Tak myślałam, grubo. Że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może czemu nie miałam podświetlonego tego celownika? To jest straszne. Okej. Nieźle, ale załóżmy, że cel też ma broń. No dobra, i co będziesz jeszcze mnie strzelać? No jedna? Pindziarzy. Tak, schowaj się. Ciśnica, aby przykucnąć i ukryć się za osłoną, będzie ona chronić przed wrogim. Aha. Okej, oberwałaś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. A gdzie jest ten reanimator? O. Ja tego nie ogarnę. Ile to już jest przycisków, to jest po prostu jakiś koszmar. Gotowa? To przejdź do strefy treningowej. O, patrz, tym razem przyprowadził kolegów. Do robotki. Przecież się schowałam. Sensu, weź spadaj. Jejdzę. Nie umiem. A tamten już nie żyje, okej. Na pochybel. Wyjdziesz? No chodź tu. Jest dobrze. Oj, walki to będzie coś pięknego. No, w moim wykonaniu na pewno. Dramatyzacja. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich. Aj, że ja jestem niby nauczona. Tak stwierdziłaś. Chyba jesteś niepoważna. Chyba jesteś bardzo niepoważna. Jeżeli ja przeszłam ten test. No i co? Włącz skaner? Tap. Przedmioty powiązane z aktualnym zadaniem są podświetlone na złoto. Przeskanuj dwa takie przedmioty. Skanowanie podświetla interesujące obiekty. No ale... Włącz skaner. No i co? Jak mam go włączyć? Bo jakby... Aha. Ja robię? Pogięło cię? Jojki. Może eksplodować. Okej, coś jeszcze? Tu. Nie. No i co? Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. Bo na normalnie. W języku korpów nawet hakowanie brzmi kurewsko. Musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika.
Gdy cyber deck jest... O, no nie przeczytałam. Cyberdek jest zamontowany, skaner zapewnia... Czego ty sami tam lejesz za ścianą? Ja nie rozumiem tego. Aha, u. Więcej... Nie. A? Gotowy. Da mi przestań się śmiać. Jakie spacje tu wrzucam, a ona skacze. O, jak mam tego użyć? Wykonaj F. Jezu, sami proszę cię, nie lej za mnie. Zablokowane. Jak zablokowane? Włamywanie A, włamywanie w toku. Sami, jak słuchajcie, on leje za ścianą. No zamiast pomóc, to się śmieje. No śmieje się, ale trwa wygrywanie haka. Czyli to jeszcze trwa, tak? Sami przestań. Opowiedz matce. Bo wszystko jest zablokowane. Jak ja mam to zrobić? Dane Z. Aby włączyć skaner, puść. Wyłączyć skaner, puść tab. Ale ja nie chcę wypuszczać. Proszę was. Sami, jak mam to zrobić? Czemu brak wolnej pamięci? No to klikom przecież. Klikom. Tu. No i co? I spacja, i nic, i ona skacze. Wykonaj F. Samuel, przysięgam! Skaner odwróć uwagę, podkreśla się na łódzka i zabij? Co? Jak mam chłopa zabić? Korpo srorpo. Styl ponad treścią. Odkradnij się do strażnika. A, to mam iść. Dobrze. A teraz zajdź go po cichu. Po cichu. Dobra, to było. Jest twój. Załatw go. Jak mam walczyć? No ej! Prawie. Jeszcze raz. Jak się walczy? Poza bronią oczywiście. Nie wydajcie mi spokój. Chcę stąd wyjść. Musisz zhakować ekran, żeby odwrócić... Dobra, jest twój. Załatw go. Mogłam tego nie robić, podczas bo to są tylko ćwiczenia. Nie możesz zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza trupów. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. Ale już po prostu miałam chłopa dość, więc... Dlatego rozumiecie, dlaczego ja w takie gry nie gram? Rozumiecie, bo ja tego nie ogarniam. W sumie nawet jak myszką źle celuję, to mogłam grać na padzie. Co to za różnica? No dobra, do kosza to chyba go wrzucę, nie? Mogłam go nie zabijać. Mówisz, tego mi szkoda, bo to nie jest żaden... Okej. Okay. A teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Już? Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. Dzięki. Nie będę się na pewno bawić dobrze. Jak mam hakować wroga? Chciałam wiedzieć, co się kurwa na tym ekranie dzieje. Proszę. Ja tego kurwa nie ogarnię.
uśmiecham. O Boże. O. Teraz zdetonuj granat. Co jeszcze? A może frytki do tego? O Boże. Jaki granat w ogóle? Jaki granat? Jaki granat? Macie tu jakiś granat? Stoi ma komedię, słuchajcie, za ścianą. Aha. Czyli ja mam rozumieć, że to nie są ludzie, tylko to są roboty i ja ich hakuję i oni dokonują samodestrukcji, tak? Ja nie wiem, czy ty decydujesz się przejść całą grę. Ja nie wiem. Może ja po prostu, wiecie, tak na pochybel. To jest na normalu. Może uda radę tak na pochybel i już. Aby wyjść z widoku kamery, naciśnij... Ja pierd... Na pewno, widzisz, na pewno ogarnę wystarczy to wyłączyć sterowanie. Myślenie i słuchać rozkazów. Jak w Politechu. Wyłączyć pod myślenie? Bardziej się nie da. Muszę powiedzieć tej narratorce, że bardziej w myślenia nie da się wyłączyć. Jak robię to dotychczas. Trafiła w punkt. No, na co czekasz? Musi, bo będę płakać. Ludzi też hakujesz, da się. A jak można człowieka zhakować? Nie chcę tego robić. Ja wiem, że ja w ogóle... Czy można... Czy można w ogóle tą grę przejść bez hakowania? Bardzo proszę, błagam cię, tylko sam nie oszukuj mnie. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. Wydrukuję następnym razem na live'a moją twarz, Samuel ją założy i będzie grał. Albo w ogóle zrobimy to bez kamerki, będę mówić dubbingować, będę live'a, a sami będzie grał. Radanie się. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba hakowanie było najgorsze. Dobra, najpierw potrenujemy skradanie się. Nie wiem, czy ty wiesz, o co mnie prosisz, kobieto. Ale po co ja mam znowu robić skaner? Ja mam się skradać! To po co ja tu jestem za szybą? Aby oznaczyć cel, to są szczep poprzeczny w celu i w niego aktywowany skaner tab i wciśnij... Środkowy? Aha. Czyli, że już go oznaczyłam, tak? A. No to oznaczyłam wszystkich. O! Udało się! Okej! Okay. Trzeba wyłączyć myślenie! A. Takie rzeczy. Umam. No przecież on mnie zauważył. Kryj się, szybko. Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialna. Może jak założę czapkę niewidkę? A jak ja mam, jak on się w ogóle nie obraca? On się w ogóle nie obraca. To teraz zabawa najgorsza. Wykrzykniki to są, okej, okay, kumam, już szczaiłam. Ale on się w ogóle nie obraca. Kradankowi, jak ninja w braindance. Dobra, idziemy. No ale przecież ten też mnie zauważy. Ja bym go ubiła. O, to jak ja się oddalam... O nie, 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 nie. Dobra, mamy to. Przejdź do kolejnej strefy. To był fart. Teraz to samo, tylko z kamerą. Dlaczego oni mi to robią? Trzymaj... Aha, no dobra, musimy najpierw zeskanować, nie? Okej. Okay. Ale tu chyba jestem za nisko. Ja bym sobie pod tą kamerą przeszła, ale nie mogę oczywiście. Bo po co? Vi, nie jesteś głupsza od rekruta Militechu. No dalej. Jestem!
A, widzieliście? Widzieliście? Dobra, szybko. Dobra robota. Stań na platformie. Dobra, no to na deser zaawansowane techniki walki i kończymy. Zaliczyło XD. Nie, jeszcze coś. Walka zaawansowana. No to jest popieprzone w ogóle. To jest chore. Teraz walka w bliskim dystansie. Spróbuj go obezwładnić. Lekko nie będzie. Podwójne uniki, AD, dobra. Może w tym mi pójdzie lepiej. Jazda, dasz gdzie radę. Gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? Aha, już. E? A, bezgłośnie. No dobra. Jazda, dasz radę. No to... Czemu mam kłócać? Bez sensu. A jedźcie. Kłócaj, jak ci każę. Przeciwnicy o znacznie wyższym poziomie oznaczeni czachą. Okej, to akurat kumam z gier. Mogą natychmiast wyzwolić się z twojego uchwytu. Walka z nimi będzie bardzo trudna, więc zachowaj szczególną ostrożność. Ty wiem, elitę. Okej, wystarczy. A teraz może dobierzemy ci kogoś w twojej kategorii wagowej. Naciśnij i puść, aby wykonać szybki atak. Wręcz. Zapoczątkuj serię lekkich ciosów, wciskając w trakcie trwającego ataku. W ten sposób wprowadzisz atak wielokrotnie. No to akurat tu mam. No tak robię też. Dobra, 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 dawaj. Aha, przytrzymaj, dobra. Naładowałam, przestań się wciągle tutaj załączać. Dźwięk przyjmuje podstawą do blokowania. Zaatakuj go, żeby przekonać się, jak twoje ataki na niego wpłyną. Zmieniam z łatwego na normalny. Ten typ potrafi blokować twoje ciosy. No i jakie mam go niby... Szybkie ataki nie zadadzą obrażeń blokującą przeciwnikowi, tylko silna takiemu... No dobra, kumam. Przytrzymaj, aby przyjąć postawę bloka. No dobra. Teraz będą nudy. Nauka obrony przed ciosami. Okej, rozumiem. Silne ataki przynajmniej mogą przełamać twoją postawę do bloku, tak samo jak twoje się... Okej. Aha, mam zablokować silne ataki. No. Atakujesz, czy jak? No, mam. Zabawy nie ma końca, no nie. Kontruj cios, wciskając w odpowiednim momencie... Dobra, wiem, co to jest kontra. Po zadaniu ciosu Gostek na chwilę straci równowagę. Wykorzystaj ten moment do kontrataku. Okej, kumam. Nie, dobra, to mi nie wyszło. Właśnie. No wyszło mi za pierwszym razem, no. Paduwa. Co? Ja mam jedną ręką wcisnąć cztery klawisze. Gos-
Octek to ładne imię, więc nie zmieniamy go, ale dla odmiany spróbuj unikać jego ciosów. Trzy razy uniknij ataków przeciwnika. No to dobra, dawaj. Ale przecież zrobiłam to, ty ćwoku. No, czaję, to akurat był sarkazm, bo mnie ta lektorka po prostu irytuje. Nie, nie zrobię tego. Wykumam, jak mam unikać. Nieważne. Nie nauczyłam się nic. Po prostu go skop mu dupę i tyle. Nie nauczyłam się po prostu nic. Już, aha, on już nie żyje. No i bardzo dobrze, do widzenia. Bieroń biała, dawaj, jakiś Machu Picchu, wsadź mu w dupę i do widzenia. Do widzenia. Możemy już skończyć. Dobrze. A teraz pokaż, czego się nauczyłaś. Niczego. Przysięgam. A cię tu. Dobra, dawaj tam. Tak energię będę mieć na full po tym srałuczku. Chowaj się tu. Widać, że już się rozkręciłaś. No, rozkręciłam się. Masz rację, możesz dać mi już spokój. Koniec? Super, fajna byłaś. Pa! Samouczek mówi, weź.